Cześć, jestem Kajetan. Witam Was w 16 odcinku na moim kanale. Jest to zarówno czwarty adwentowy odcinek, jak i ostatni z serii adwentowych, przynajmniej na ten rok. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak wyhodować i dbać o drzewko bonsai, a dokładniej o sosnę czarną. Jest tutaj napisane, jeśli się pomyliłam, to możecie odczytać. Zanim jeszcze przejdę do pokazywania zawartości, jak to się robi, należy znowu jak to otworzyć, bo dostałam takie pudełko. No, trzeba to chyba otworzyć. Pisało, że jest tutaj w tym ziemia i nasiona oraz nawóz. Zobaczę, czy na pewno tam są. Jak wiecie, z wszystkim są problemy. Nawet otwieram takiej paczuszki małej. Jest jeszcze. No i jest taka zawartość. No to odłożę. Jest ziemia. I jakieś skały. Dobra. Jest również ta pałeczka nawozowa, ale brakuje mi tu nasion. Są nasiona. Widzicie? Podejdę bliżej, pokażę Wam. Tak wyglądają nasiona. Mam nadzieję, że widzicie. Pierwszym krokiem, jak wiemy, zawsze jest, dobra, nie zawsze, ale tym razem jest rozpakowanie nasion. I tylko, żeby się nie pogubiły, bo są cztery, ale jakieś spalone jedno. Dobra, sobie zasadzę. Sosna japońska czarna ma bardzo szybkie tempo wzrostu w pierwszej fazie, gdzie rozwoju, mimo że jest drzewkiem bonsai. Rośnie tak od 30 do 70 metrów w pierwszy rok. Jest to bardzo dużo, jak na drzewko bonsai. Nie oszukujmy się, że to przeważnie jest małe, ale później spowalnia. Jeszcze ważne jest to, że jak już wykiełkuje, będzie miał taką bryłę korzeniową i należy dbać, żeby miała wilgotną. Ten rodzaj drzewka bonsai ma jeszcze, no nie ma, ale jest bardzo wytrzymały na zimno, suszę i zatrute powietrze. To jest takie no, nie najczystsze, w mieście na balkonie takim, gdzie jest dużo aut, można go trzymać. Następnie należy włożyć pumek, karmazyt i lawę wulkaniczną. Nie wiem, co jest co. Na spód doniczki. Najlepiej całe wybory, żeby sobie widzę. To jest ten karmazyt, takie najdrobniejsze. Mieszankę mam zrobioną. Następnie chcę, żeby otworzyć ziemię. Zanim się
sadzi nasiona, należy je na 24 godziny. Wrzuć do ciepłej wody. Tu mam miskę z ciepłą wodą nasiona. Jedno i drugie. Nie do wrzątku, ale dosyć ciepłej wody. Po 24 godzinach należy je zawinąć w papierowy ręcznik i włożyć na 90 dni do lodówki. No, dlatego też nie mogę wam tego pokazać, bo byłoby trochę problematyczne czekać 90 dni, żeby dokończyć film. No, oczywiście bonsai się wsadza tak jak większość róż, należy wkopać dziurę, włożyć lekko nasion, żeby lekko wstawało i podlewać. Jest to ostatni odcinek też w tym roku. Najgłupszy żart na świecie. Bo nowy rok jest jutro. Niestety nie mogę wam pokazać, jak wsadzam to drzewko, bo to za długo trwa. Za długo w sensie, żeby nakręcić jeden odcinek. Dlatego dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Chcę powiedzieć, że... Mam nadzieję, że wam pomoże w wychowywaniu własnego drzewka bonsai. Naprawdę według mnie to są ciekawe rośliny i ładnie się prezentują. Oczywiście nie wiem, czy wspomniałem wcześniej, że ten gatunek bonsai ma igły, a nie ma liści. No niby też sosna czarna japońska, więc można było się domyśleć. Jeszcze, jeśli interesują was moje filmy, polecam subskrybować. Mam nadzieję, że to, co robię, wam się podoba. Jeśli wam się przestanie podobać, w każdej chwili subskrypcję możecie zabrać. Cześć, pa! Tak, już te moje piękne.